ostatnim czasie w prasie pojawiły się informacje o braku działań związanych z likwidacją nielegalnego składowiska odpadów w Morlinach. Wokół wysypiska miały pojawić się insekty i nieprzyjemny zapach. Był okres kilku, czy nawet tam 11 czy 12-dniowy okres, że niestety odpady stąd nie wyjeżdżały. Oczywiście dla mnie też, znaczy nie tyle, że trudna sytuacja, no ale sytuacja, z którą też się do końca oczywiście nie mogę pogodzić. No mówię, z powrotem ruszyła wywózka, ale nie jest to taka intensywność, z której byłbym, delikatnie powiem, zadowolony, ale wierzę, że z upływem czasu ta intensyfikacja wywozu będzie większa. I mówię, no sytuacja nie jest łatwa, ale to też, ja powiem w ten sposób, ja się cieszę z każdej wywrotki, z która stamtąd wyjeżdża, bo najważniejsze, że tam śmieci przede wszystkim nie wjeżdżają, bo przez 2 lata wjeżdżały do Morlin. No. Ale no jest problem, z którym się borykamy. Tu kwestia, chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. W momencie, kiedy zostałem wybranym wójtem gminy Ostróda, pierwsze kroki, prawda, w celu usunięcia tych odpadów z Morlin właśnie skierowałem do związku. I jest, jasno stwierdzam, ze strony związku przychylności przysłowiowo załatwienia tego tematu nie było. Miejmy nadzieję, że wywóz odpadów z nielegalnego składowiska w Morlinach nabierze tempa i jeszcze przed wakacjami mieszkańcy będą cieszyć się z czystej okolicy. Tę sprawę będziemy monitorować, aby wkrótce przedstawić Państwu więcej informacji.